Szanowni Państwo, znajdujemy się w tym momencie w biurze Fundacji Dzielnicy Wzajemnego Szacunku, zupełnie w sercu Dzielnicy Wzajemnego Szacunku. Ale jak jeżeli spojrzymy około roku 1990, nikomu do głowy nie przyszło wtedy, że w tym miejscu, na tym obszarze może powstać tak niezwykłe wydarzenie, tak niezwykłe miejsce. Proszę Państwa, Dzielnica Wzajemnego Szacunku objawiła się około 1995 roku i niewiarygodną, myślę, inspiracją było pojawienie się Jerzego Kichlera jako przewodniczącego lub wtedy dokładnie wiceprzewodniczącego gminy żydowskiej we Wrocławiu. I on, proszę Państwa, na skutek różnych trudnych czasami rzeczy, a czasami pięknych, doprowadził do tego, że zaprzyjaźnili się z nim i z gminą żydowską zarówno prawosławni, jak i ewangelicy, jak i katolicy. Jerzy Kichler odbył takie peregrynacje, można powiedzieć, po tej dzielnicy, po tych parafiach i doprowadził do tego, że ówcześni proboszczowie tych miejsc zechcieli się spotkać i zechcieli pomyśleć o tym, że rzeczywiście jesteśmy wszyscy dziećmi jednego Boga. Nie bez kozery było to, że w owym czasie byli wielcy tutaj zarządzający, możemy tak powiedzieć, kościołami zarówno rzymskokatolickim, myślę o kardynale Gulbinowiczu, jak i o arcybiskupie Jeremiaszu ze strony prawosławnej i biskupie Ryszardzie Boguszu ze strony ewangelickiej. Spotkanie tych ludzi właśnie w obszarze tej dzielnicy doprowadziło do tego, że te wszystkie wyznania się zaprzyjaźniły sobą. Ale nie byłoby tego zaprzyjaźnienia, gdyby nie to, że po prostu ci ludzie się tam objawili we właściwym miejscu. To wiekuisty, proszę Państwa, sprawił, że w tym miejscu zostały postawione kościół prawosławny z jednej strony, z drugiej strony kościół ewangelicki, synagoga gminy żydowskiej, a także kościół katolicki, który najpierw obsługiwali księża diecezjalnie, od pewnego momentu zawitali tutaj paulini, którzy są najbardziej utożsamiani z Jasną Górą. Proszę Państwa, poprzez to wzajemne zapoznanie, kiedy najpierw ci zarządzający, najpierw ci najpoważniejsi ludzie, ale potem również społeczność tych wyznań postanowiła się a to razem pomodlić, a to może razem spotkać się przy jakiejś uroczystości, a to może coś dla dzieci zorganizować. Powoli te, proszę Państwa, narastały różne projekty, różne sytuacje, które dzięki którym to miejsce stało się, według mojej wiedzy, jedynym na świecie miejscem, gdzie rzeczywiście porozumieli się Żydzi i chrześcijanie. Albowiem otrzymałem informację, że a to w Amsterdamie, a to w Sarajewie są jakieś podobne miejsca. Nie, proszę Państwa. W Amsterdamie w tej chwili mają wielki problem, żeby ktokolwiek przyszedł do kościołów i do synagogi, a w Sarajewie mają zupełnie inny problem, jak podać sobie rękę po tych wszystkich wydarzeniach, które się tam wydarzyły. Natomiast tutaj, we Wrocławiu, w tym mieście, jak mówi się, spotkania, miejsce spotkań, gdzie inspiruje się ludzi do tego, żeby zechcieli ze sobą żyć, mieszkać i współpracować. W tym momencie, z końcem XX wieku, pojawiła się taka dzielnica. Przez około 10 lat ta współpraca była niesformalizowana, była bardzo taka ludyczna, była taka spontaniczna, była inspirowana przez wydarzenia. A to trzeba było się za ciężko chorego papieża Jana Pawła pomodlić, a to trzeba było się o jakiś pokój pomodlić. I te wszystkie rzeczy, one inspirowały te wspólnoty do współpracy. Dziś około 2003-2004 roku skala tych rozmaitych wydarzeń, ona przybrała takie objawy, że zaczęliśmy myśleć o tym, aby powstała jakaś instytucja. Chcę powiedzieć Państwu, że ze strony tych wszystkich wspólnot wyznaniowych była wielka chęć zapoznania się i wielka chęć, jak gdyby nawet czasami rezygnacja z wielu rzeczy. Proszę Państwa, proszę sobie wyobrazić, że powstał taki projekt Dzieciaki, który my do dzisiaj dnia organizujemy i na przykład gmina żydowska w szabat zapraszała te dzieci do siebie, gdzie odbywały się na przykład warsztaty, gdzie zapoznawały się te dzieci, a to jak wygląda może Tora, a to co są macewy, albo jak wyglądały przykazania mojżeszowe. Dlatego o tym powiadam, że bez tej wzajemnej tolerancji, bez tego wzajemnego wyjścia do siebie nie byłoby
tej rzeczywistej więzi między ludźmi. Wróćmy do fundacji, bo idea fundacji powstała około 2003-2004 roku i chcę powiedzieć, że wraz z Jerzym Kichlerem wychodziliśmy tą fundację po wszystkich tych parafiach gminie żydowskiej, prowadząc mnóstwo rozmów, bo to jest, proszę Państwa, ta fundacja jest cudem świata. Nie ma takiej fundacji, gdzie jest 5 fundatorów, czyli Gmina Wyznaniowa Żydowska we Wrocławiu, parafia katolicka, parafia ewangelicka, parafia prawosławna i Polska Rada Chrześcijan i Żydów, która na co dzień mieści się w Warszawie, ale tutaj ma swój mały oddział. Proszę Państwa, ten sposób powołania fundacji, on przekraczał możliwości wyobrażenia nie tylko mieszkańców Wrocławia, ale Polaków po prostu, gdzie jak Państwo doskonale wiecie, jest trudno się porozumieć. A myśmy się tu porozumieli. Z tym pięknym miejscem, który piękniał dzięki, jak gdyby można powiedzieć, wpływowi władz Wrocławia. Dzisiaj, jeżeli patrzymy na to miejsce, ono jest odnowione w ogromnej części dzięki wysiłkowi władz miasta i z każdym rokiem pięknieje. Pojawiły się warsztaty dialogu, dzięki którym dorośli, młodzież, również starsze dzieci zwiedzały pod opieką przygotowanych specjalnie przewodników i w myśl scenariusza zaprojektowanego poszczególne świątynie. Po raz pierwszy wielu z nich było w synagodze, po raz pierwszy wielu z nich było w cerkwi. To, proszę Państwa, wydarzenia są niezwykłe. Pojawiły się rzeczy bardzo znakomite, jak chociażby salon dzielnicy wzajemnego szacunku, gdzie od wielu lat zapraszamy gości, zapraszamy tych, którzy zechcą przyjść. Przynajmniej jeden raz w roku pojawia się panel dyskusyjny, który prowadzi ku tolerancji. Bardzo różnych gości zapraszamy i z reguły ten panel odbywa się w synagodze. 15-lecie fundacji i 25-lecie dzielnicy uczciliśmy taką wystawą, którą tutaj też możemy zobaczyć, niektóre z elementów są wystawione. Była na ulicy Świdnickiej, pomiędzy przejściem, a pomiędzy rynkiem. Mnóstwo ludzi tam przychodziło po to, żeby zerknąć, żeby zobaczyć rzeczywiście, co się dzieje w dzielnicy wzajemnego szacunku czterech wyznań. Myślę, proszę Państwa, że idea, która mieści się w tym haśle dzieci jednego Boga, ona jest żywa i niezależnie od tego, jak ludzie będą żyć, jakie prądy polityczne czy też prądy religijne będą dominować, to nie ma aż takiego wielkiego znaczenia. Najważniejsza jest relacja pomiędzy wiekuistym a człowiekiem, pojedynczym człowiekiem. Dopiero z tego się buduje społeczeństwo, dopiero z tego się budują relacje. Zarówno judaizm, jak i chrześcijaństwo są religiami pewnych relacji. I to jest najważniejsze, co też te relacje my przeszczepiamy do tego miejsca i z tego miejsca te relacje, mam nadzieję, że promieniują w świat. I to jest jak gdyby symbol Wrocławia, tej otwartości, tej przyjaźni, a jednocześnie niezwykłych ludzi, którzy pojawili się w odpowiednim miejscu i w odpowiednim czasie. Najstarsze źródła o Żydach wrocławskich sięgają X-XI wieku. Zachowany jest nagrobek z 1203 roku, który świadczy o tym, że gmina ma co najmniej 800 lat swojej historii. Historia tego nagrobka jest bardzo długa i ciekawa. Obecnie on się znajduje w Muzeum Miejskim Miasta Wrocławia jako taki bardzo ważny zabytek. Wiek XIX to jest złoty okres gminy żydowskiej w Breslau, czyli Wrocławiu, wtedy oczywiście niemieckim. Końcem XIX wieku stanowili oni elitę społeczności wrocławskiej, stąd wywodzą się dwaj nobliści Żydzi, Max Born, Fritz Haber, inne bardzo ważne postaci. Między innymi znana chyba bardzo Edyta Stein, filozofka, jak się Jan Paweł II, polski papież, święta europejska. Po II wojnie światowej, już w 1945 roku, przyjeżdżają osadnicy nowi, Żydzi z terenów wschodnich głównie, a nie tylko, bo także i z Wielkopolski, z terenu Śląska Górnego,
Mina, olgmina przedwojenna, czyli mówimy o minie niemieckiej, liczyła około 20 tysięcy Żydów. To jest ciekawe, po II wojnie było Żydów z Polski 16 tysięcy, czyli niewiele mniej. Była to bardzo aktywna społeczność ze swoim teatrem żydowskim mieszczącym się przy ulicy Świdnickiej. Ustawa z 1997 roku mówi o nowych stosunkach między państwem a gminami żydowskimi w Polsce, co nam daje przede wszystkim podstawy materialne. To, że dzisiaj jesteśmy właścicielami synagogi i szeregu innych nieruchomości, daje nam możliwość takiego życia na co dzień, czyli utrzymania stołówki koszernej, pomocy szkole żydowskiej, pomocy naszym seniorom, najczęściej ofiarom Holokaustu, a nie tylko. Przychodzi także młodzież, którą wspieramy. Po wojnie większość Żydów zamieszkało na Dodrzu, czyli w rejonie ulicy Jedności Narodowej. Tam tętniło to życie żydowskie i tam były jeszcze dwie takie małe sale modlitewne. No ale niestety potem skutkiem kolejnych fal emigracyjnych tamte synagogi zaniknęły i mamy tylko tę, którą nazywamy szul i dużą, czyli starą. Nas, Żydów, określają dwa elementy. Jedne to jest objawienie, które dał nam Bóg, które nazywamy Haszem, czyli święte imię Boga. Na górze Synaj, jak w to wierzymy, 3400 lat temu. I to objawienie nazywamy Torą, czyli pięć ksiąg mojżeszowych. Bóg dał poprzez Mojżesza narodowi Izraela i tych pięć ksiąg jest dla nas źródłem naszej wiary, naszej duchowości i naszych wszystkich rytuałów, zarówno tych świątecznych, jak i codziennych. A z drugiej strony wierzymy w to, że mamy wspólnych przodków, poczynając od Abrahama, potem Jakuba, Izaaka, aż do dzisiaj. Tak wymieniamy nasze pramatki, bo kobiety też są ważnym źródłem naszej tożsamości. Czyli nie tylko panowie, ale też i panie. Podkreślamy to, że one też mają rolę w judaizmie bardzo poważną. Zarówno Tora, jak i nasza wspólna narodowość, tak można powiedzieć, nas cechują i to nas wiąże jako społeczność żydowską. Modlimy się w święta takie jak Purim, Chanuka. Niedługo zbliżają się święta Paschy. Ale tak na co dzień to jest szabat, czyli modlitwy w piątek wieczorem i sobotę rano. W tej sali mamy włożone modlitewniki. Te, które są akurat włożone, są na piątek wieczorem, bo to będzie najbliższe modlitwy wspólne. Potem w sobotę rano, oprócz tego, że modlimy się z modlitewników, także czytamy Torę, czyli Pięciokrąg Mojżeszowy ze zwoju pergaminowego. Tak, to jest źródło naszej wiary, czyli Tora. Można oczywiście Torę czytać z książki, takiej jak ta, ale kiedy nas jest 10 dorosłych mężczyzn, to czytamy ze zwoju pergaminowego. Wierzymy w to, że ten tekst, czyli Pięciokrąg Mojżeszowy, został nam mówiony na górze Synaj i on jest symbolicznie niezmienny co do treści, czyli żadna litera nie może być wymazana, ani żadna nie może być dodana, ale dla podkreślenia tej ciągłości czytamy z takiej samej formy, jaka była w starożytności, czyli ze zwoju pergaminowego. Bo oczywiście książki papierowe pojawiły się dużo, dużo później. A tradycyjnie w synagogach czytamy ze zwoju pergaminowego już od czasów machabejskich, czyli mniej więcej II wieku przed naszą erą. Jeśli chodzi o powstanie dzielnicy według szacunku czterech wyznań, albo inaczej dzielnicy czterech świątyń, to zaczęło się dokładnie w tym miejscu, gdzie teraz ja stoję.
W 1995 roku było przy gminie Rzowskiej Centrum Edukacji Żydowskiej, skierowane głównie dla młodzieży. I w tym pomieszczeniu, czyli my to nazywamy szulem albo małą synagogą, modliliśmy się w piątkowy wieczór, czyli przed szabatem. Moi studenci śpiewali głośno, bo uważali, że taki rodzaj ekspresji modlitewnej jest właściwy. I w momencie słyszymy kamienie, które rozbijają nam okna. To, co było dla mnie zaskoczeniem, to ta młodzież, która tu się modliła, nie bała się. Wręcz przeciwnie, ja sobie zadałem pytanie, dobrze, to było w jeden szabat. Tutaj mam grupę młodych ludzi, którzy chcą przychodzić na modlitwę, ale z drugiej strony jest grupa nam wrogich osób. Jak tę sytuację opanować? Chyba to mi pomysł zesłał wiekuisty, aby pójść do proboszcza sąsiedniego kościoła. Wtedy był to ksiądz Jerzy Żytowiecki. Ksiądz Jerzy po długiej rozmowie powiedział, że na najbliższym mszy w niedzielę podczas kazania powie wiernym, że tutaj po sąsiedzku jest synagoga i modlą się Żydzi, i aby obserwować tę sytuację i nie dopuszczać do takich incydentów. I ku mojemu zaskoczeniu, i chyba księdza Jerzego też, te incydenty ustały. Ponieważ znałem biskupa Bogusza z działalności w Fundacji Krzyżowa, ksiądz biskup Ryszard Bogusz jest taką wielką postacią Wrocławia. No i raz mu się nasunęło, skoro mamy jedną parafię, to czemu nie doprosić drugiej, czyli Ewangelicko-Wurzburskiej. Tutaj nie było najmniejszych wahań ze strony księdza biskupa Bogusza. Powiedział tak, robimy teraz taki trójkąt współpracy. No, zostało jeszcze czwarty parafia, czyli Kościół Prawosławny. Okazało się spotkanie bardzo serdeczne. No i po długiej rozmowie też doszliśmy do wniosku, że możemy zrobić teraz kwadrat. Czyli taką współpracę między czterema wyznaniami. Pomyśleliśmy wobec tego, co może być podstawą naszej współpracy takiej w wymiarze duchowym. Nie tylko tego, że sobie nie przeszkadzamy, bo głównie o to chodziło, żeby te incydenty chuligańskie ustały, ale żeby wykazać społeczności wrocławskiej coś więcej. No i pierwszym pomysłem było zastanowienie się nad tym, co nas łączy. I w rozmowie okazało się, że najłatwiej będzie nam wspólnie modlić się za męczenników. Każda religia ma swoich męczenników. To, że oni są męczennikami, to jest wynikiem różnych zawirowań historii, ale też nie nienawiści międzyreligijnej. Więc takie wspólne modlitwy to będzie tym, co może nas rzeczywiście autentycznie duchowo połączyć. Pierwsze modlitwy były w tej sali, niewielkiej. I wtedy byłem bardzo, do dzisiaj pamiętam, byłem wzruszony. Obok siebie siedział ksiądz prawosławny, pastor protestancki, znaczy ksiądz katolicki. Byli także nasi kantorzy, członkowie gminy żydowskiej. Oni też patrzyli z takim lekkim niedowierzaniem, że to jest w ogóle się dzieje. To był ten pierwszy raz. Już potem spotkaliśmy się przy różnych okazjach, mniej lub bardziej oficjalnych, ale duchowo czułem dużą takie porozumienie. To było wtedy czymś niezwykłym. Byliśmy w pewnym momencie zauważeni przez władze miasta Wrocławia. I takim skokiem jakościowym i ilościowym to była uchwała Rady Miejskiej Miasta Wrocławia o
utworzeniu ścieżki kulturowej czterech świątyń, co zmieniło przestrzeń tej części miasta.